Kiedy kibic wchodzi na stadion, przechodzi przez bramofurtę. Tam umieszczona jest kamera, która widzi twarz takiego kibica. Na podstawie takiego krótkiego nagrania my jesteśmy w stanie zbudować model tej osoby, model jej tożsamości. Następnie, kiedy ta sama osoba widziana jest na trybunach, zachowuje się być może agresywnie, inna kamera zdejmuje informacje o jej wizerunku, zdejmuje ten obraz i następnie przeprowadzamy tą samą metodykę, która jest na wejściu. A więc otrzymujemy taki wektor cech, który jesteśmy w stanie porównać pomiędzy tym, co było na wejściu i tym, co mamy na trybunach. Jeżeli odległość pomiędzy jednym i drugim jest zachowana, odległość jest mała, podobieństwo jest duże, to wiemy, że mamy do czynienia z tą samą osobą lub być może bardzo podobnym. No, ja jestem kibicem od dziecka. Byłem wielokrotnie świadkiem starć i byłem wielokrotnie świadkiem prowokacji, jakie mają miejsce na stadionach. I wiem, ile może znaczyć kwestia zapobiegania tego typu sytuacjom. Po rozpoznaniu jednoznacznym oczywiście identyfikacji takiej osoby, zakaz stadionowy wprowadzony i konsekwentnie realizowany spowodowałby, że ta osoba już na stadionie się nie znajdzie. Podstawową technologią, której używamy, jest technologia nazywająca się Deep Metric Learning, czyli głębokie uczenie metryki. Staramy się znaleźć taką funkcję, która będzie różnicować różne osoby, a jednocześnie dla tej samej osoby będzie dawała podobną wartość. Drugą technologią, której używamy, jest technologia oparta o pomiar antropometryczny. W pierwszym etapie wykrywamy punkty charakterystyczne twarzy, takie jak kąciki oczu, krańce brwi, identyfikujemy czubek nosa, tutaj tą część górną nosa. Z tego właśnie wyliczamy kluczowe odległości, na podstawie których buduje wektor parametrów. W ostatnim kroku dokonuje klasyfikacji w celu identyfikacji twarzy. Problem też nie jest wcale prosty, tak? bo nagranie na stadionie to nie jest rozpoznawanie twarzy ludzi, którzy siedzą przed komputerem, którym świetnie widać twarz. Twarz cały czas się przemieszcza, to są czapki, okulary, różne ubrania, przysłonięcia różnych kibiców. Nie zawsze wszyscy patrzą się, albo rzadko kiedy, ja bym powiedział, patrzą się na wprost. Ma być nie tylko rozpoznawana twarz, tak, która jest na trybunie, czyli nie tylko reidentyfikacja osoby, ale też przypisywanie tożsamości osobom, bo co z tego, że ja będę potrafiła dopasować tak, osobę, która siedzi na trybunie, do osoby, która weszła na bramofurtę, podczas gdy nie będzie tej tożsamości. W tej wstępnej wersji projektu mieliśmy taką bazę danych obrazów twarzy celebrytów. To są aktorzy, aktorki filmowe i one w różnych zdjęciach miały na przykład różny kolor włosów, różny makijaż, a mimo to system był w stanie zidentyfikować, że to jest ta sama osoba. Taki film, z takiego filmu powstaje bardzo dużo tych zdjęć, więc optymalny sposób zorganizowania ich w pamięci, na dysku odpowiednio, jest bardzo ważny, tak żeby było to zrobione dość dobrze, dość szybko.